Cześć, witam Was prosto z polskiej premiery nowych smartfonów Motorola. Powitaliśmy dziś nowe średniaczki z rodziny Moto G. Najtańszym członkiem nowej rodziny jest Motorola G13. To smartfon wyposażony w 6,5-calowy ekran IPS o rozdzielczości HD+, odświeżający obraz z częstotliwością 90 Hz. Ekran ma jasność 400 nitów i chroni go szkiełko Panda Glass. W ekranie jest otworek na 8-megowy aparacik do selfie, natomiast z tyłu mamy aparat z główną 50-megapikselową matrycą, a obok niej są jeszcze dwa 2-megapikselowe aparaty do makro i do rozmywania tła. Sercem tego smartfonu jest procesor MediaTek Helio G85, wspierany przez pamięci 4+64 albo 4+128 GB, natomiast zasilanie wszystkiego zapewnia bateria o pojemności 5000 mAh z 10 lub 20-watowym ładowaniem. To zależy od rynku, na jaki trafi telefon. Na pokładzie mamy też gniazdko na kartę microSD, a wyposażenie obejmuje jeszcze m.in. np. głośniki stereo, rzadkość w tej cenie, czytnik linii papilarnych, NFC czy radio FM oraz Bluetooth 5.1 czy dwuzakresowe Wi-Fi. Kolejna nowość to Motorola Moto G23. Telefon już nieco droższy, ale to jest nadal niższa strefa średniego segmentu. Ciągle mamy tutaj MediaTeka Helio G85 i niezmiennie ekran IPS HD o przekątnej 6,5 cala z odświeżaniem 90 Hz, a bateria niezmiennie ma 5000 mAh, ale ładuje się już trochę szybciej, bo z mocą 30 W. Lepszy, bo 16-megapikselowy jest tutaj też aparat do selfie, a tylny aparat jest prawie że taki sam, ale bezużyteczny rozmywacz tła zamieniono tu na 5-megapikselowy, znacznie przydatniejszy aparat szerokokątny. Oczywiście, podobnie jak w modelu opisanym wcześniej, nie brakuje tu na przykład głośników stereo, mini jacka czy NFC. Podobny wyświetlacz, ciągle 6,5-calową matrycę LCD o rozdzielczości HD+, znajdziemy również w Motorola Moto G53, z tym, że tu już jest trochę wyższe odświeżenie, bo 120 Hz. Inny jest tutaj też już procesor, bo jest to Snapdragon 480+, wspierany pamięciami 4+128 GB. Bateria niezmiennie, jak to u Motorola, ma pojemność 5000 mAh i ładuje się z mocą 10 albo 18 W, zależnie od rynku. Selfie, jaki robi 8-megowy aparat przedni w ekranowym otworku, natomiast tylny aparat jest trochę nawet prostszy niż w tych modelach pozycjonowanych niżej, bo mamy tylko główną matrycę 50 megapikseli i 2-megowy rozmywacz tła. No i niezmiennie mamy ciągle głośniki stereo z Dolby Atmos, mamy też NFC, jest też Dual SIM, no i jest też oczywiście prawie że ten sam wygląd, bardzo zbliżony styl mają te nowe telefony. To trzeba przyznać, że stylizacja nowych motek jest naprawdę spójna. Największy i najdroższy model z nowej serii to Motorola Moto G73. Ma ona ciągle 6,5-calowy ekran z odświeżaniem 120 Hz, ale już Full HD na szczęście, chociaż niestety ciągle w technologii LCD. Sercem tego telefonu jest procesor Dimensity 930, a pamięci to do wyboru 6+128 albo 8+256, oczywiście zależnie od rynku. Zasilanie zapewnia tu akumulator, znów o pojemności 5000 mAh, ale z 30-watowym ładowaniem i oczywiście wszystkie te telefony mają odpowiednie ładowarki w zestawach. Jeżeli chodzi o aparat fotograficzny Motorola Moto G73, to główny pozostaje niezmieniony, ale w roli drugiego aparatu występuje tu 8-megapikselowy moduł szerokokątny o polu widzenia 118 stopni. No i na koniec została nam ultrabudżetowa Motorola Moto E13. To bardzo prosty telefonik z 6,5-calowym ekranem IPS HD+, i procesorem Unisoc Tiger T606. I niestety temu procesorowi towarzyszy tylko 2 GB pamięci operacyjnej i pamięć wewnętrzna 64 GB. Także tu nie poszalejemy, nawet pomimo zastosowania lekkiego systemu Android Go. Bateria niezmiennie ma pojemność 5000 mAh, ale już tylko 10-watowe ładowanie. A zestaw fotograficzny jest tu tak skromny jak cała reszta specyfikacji, czyli mamy do dyspozycji piątkę z przodu, 13 megapikseli z tyłu. No i to tyle. Szczegółowe zestawienie wersji pamięciowych oraz cennik tych telefonów na polski rynek znajdziecie w opisie filmu, a ja już Wam bardzo dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Cześć!